Cześć, witajcie. Mamy dzisiaj 1 październik. Wczoraj było jeszcze ok, a dzisiaj w nocy przymrozek złapał. Co widać na załączonym obrazku? Bananowce też chwyciło, ale schowałem je na szczęście. Tu są bataty. Wczoraj jeszcze pięknie kwitły, piękne liście. Dzisiaj zobaczcie. Wszystko podjęte. O. Kanny też wczoraj część wykopałem i bananowce. Bananowce siedzą w domu, natomiast kanny wszystko zmroziło. Liście wyglądają kiepsko, więc będę wykopywał resztę. Tu też niektóre rzeczy jeszcze żyją, niektóre już padnięte. Nawet cynia wczoraj piękna, a dzisiaj już kaput. Ale dzisiaj nie o przymrozkach, tylko o rzeczkach zimnych. W tym roku mam tylko jedną donicę, taką większą, jakieś 15 litrów. Parę krzaków, więc nie wiem, czy coś będzie, ale myślę, że parę sztuk będzie. Orzeszki ziemne, inaczej fistaszki. No to szukam orzeszków. I ojej, ciężki trochę. O, jakiś jest tutaj na wierzchu. Taki malutki, zobaczcie. Ja muszę wyłączyć. Pierwszy tutaj widzimy. Pierwszy krzaczek. O, mokre, dolało. Ostatnio trochę lało. Ale są orzeszki. To co, szukamy następnych. Z jednej takiej donicy wyszło tyle. Szał jakiegoś nie ma. Dla jednej osoby może, ale nie dla wielu. Trzeba było naprawdę sporo tego nasadzić, nie wiem, z 2-3 rządki, z 30 krzaków, to wtedy by wszyscy pojedli. Ale przy takiej ilości to jedynie nasiona na przyszły sezon. Jeśli w ogóle będę wysiewał jeszcze orzeszki ziemne, polecam. Już to jest mój któryś sezon z rzędu, nie wiem, który, 5., 6. Zawsze coś wyrasta, także nic mi się nie zdarzyło, żeby nie było orzeszków. Pomijając jeden sezon, który no, zjadły mi nordice, bo były w gruncie właśnie dokładnie w tej donicy tutaj, tej wielkiej, szerokiej. Orzeszki ziemne zaliczone mamy. Następny filmik pewnie będzie o batatach. Spodziewam się lepszych zbiorów niż w przypadku orzeszków ziemnych. No, danica nie była jakaś ekstremalnie wielka, duża, więc i orzeszków nie ma jakichś bardzo dużo. No to tyle. Trzymajcie się.